Dobry wieczór. Jest taki polityk, nazywa się Donald Tusk i zwykle nie wie, co zrobić. Wie czasem, co powiedzieć, ale to nie ma żadnego znaczenia. I wtedy, kiedy nie wie, co zrobić, to organizuje chaos i zadymę. Dlaczego to robi? Bo każdemu swojemu rozmówcy, podejrzewam, że jak był w Brukseli, to obiecywał co innego, jak był w Kijowie, jeszcze co innego, w kraju też co innego. No i nie da się tych wszystkich rzeczy połączyć, więc wówczas Donald Tusk organizuje zadymę, bo odpowiada za ten konfrontacyjny ton, który się pojawił w rozmowach z rolnikami. I jeszcze załatwia jedną rzecz przy okazji. To znaczy straszy wszystkie grupy społeczne, które już chciały protestować w jakichś ważnych dla nich sprawach, że załatwi je tak, jak załatwi ich rolników, czyli brutalnie, bezsensownie używając przemocy, gazu, siły, prowokacji, żeby nikomu się nie wydawało, że mogą sobie na coś pozwolić. I wtedy tym swoim rozmówcom, o których mówiłem na początku, powie: słuchajcie, nie miałem wyjścia, nie mogę jednoznacznie zająć jakiegoś stanowiska, bo mam sytuację alarmową w kraju. Tak to jest już z tym facetem i wiemy to od co najmniej 20 lat. To jest program Polityka na Deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki przywitał się z państwem, ze mną jest oczywiście Dorota Łosiewicz. Witamy państwa bardzo serdecznie. No i oczywiście wracamy do tych obrazków z wczoraj, bo te obrazki przyklejają się do koalicji 13 grudnia na całą jej kadencję. Zresztą taki symbol tej koalicji 13 grudnia, że ona się 13 grudnia zawiązała, że naprawdę opatrzność chyba nad tym wszystkim czuwała. Musi się zachowywać jak 13 grudnia. No musi się, to oczywiście ta nazwa. Czołgów tylko nie mają. Znaczy, mają, ale nie wysyłają. Była ta, był samochód armatka taka wodna, to też pojazd taki dosyć pokaźnych rozmiarów. Ty użyłeś takiego określenia, że wczoraj w rozmowach z rolnikami, no wczoraj Donald Tusk nie rozmawiał z nie rolnikami, wczoraj, bo tak w ogóle do w ogóle nich nie wyszedł. Rolnicy zostawili swoje postulaty u jakichś pań, które wyszły, bo Donald Tusk wyjść nie chciał, bo się boi. Nie miał nic do powiedzenia wczoraj rolnikom, bo jak powiedziałeś, wszędzie mówi co innego, każdemu obiecuje co innego i ciężko to wszystko tak naprawdę połączyć. A te obrazki tego rolnika z tą biało-czerwoną flagą, którego tak poturbowano tylko za to, że stał, to naprawdę się nie odklei. To już zostanie z tą koalicją. No tak, i ta podeptana flaga polska, tak, którą nikt nie miał głowy, żeby przesunąć gdzieś tę flagę, tylko zresztą ten człowiek, którego tam mocno prześladowali, to przecież co mógł im zrobić? Już był przygnieciony do asfaltu, a jeszcze go przygniatano, żeby go chyba wgnieść no w ten asfalt. Co zatrzymano i prowadzono, też nic nie robił, a też został uderzony. Widzieliśmy przecież to ujęcie z wielu kamer, z wielu stron. Absolutnie nic nie robił, a mimo to policjant no nie odmówił sobie takiego zachowania. No niedobrze to wszystko wyglądało. Nie tylko najmniej wyglądało, było niedobrze. Było niedobrze. I mam nadzieję, że ludzie, państwo, nasi widzowie zapamiętają to, bo to jest władza, która boi się własnego narodu. To jest ciekawe. Właśnie ciekawe jest to, że jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to poza tymi demonstracjami kobiet czy demonstracjami przy okazji Piątki dla Zwierząt demonstrował głównie KOD. Pamiętasz, że była taka organizacja, tak, Komitet Obrony Demokracji, już go nie ma, albo przynajmniej nie jest widoczny. Ale jest pani Filik. I na tych demonstracjach wielokrotnie widzieliśmy te same twarze. I to byli... Bo były, to wędrowna trupa, tak, była. Tak, była taka wędrowna trupa, były takie nawet starsze panie, które a to w obronie dzika, a to w obronie... No generalnie na każdym proteście się pojawiały. A tu mamy do czynienia no z realnym niezadowoleniem społecznym, konkretnej grupy społecznej, bo byli tam i rolnicy, byli też leśnicy, więc to nie są bojówki, które organizowała Platforma Obywatelska przez lata po to, żeby dymiły i zakłócały porządek, tylko to jest realna grupa społeczna, która w obliczu no, zagrożenia swojego bytu tak naprawdę wyszła na ulicę.
No i tak ich potraktowano. Przecież pamiętamy te lata rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy to KOD wychodził na ulicę, organizowali te wszystkie manifestacje i wtedy mówiono, o patrzcie, nie ma praworządności, ludzie protestują na ulicach, bo nie ma praworządności, a protestowali tak naprawdę zadymiarze. Do tego przygotowani, do tego stworzeni. No przecież KOD się zawiązał zaraz po wyborach 2015 roku, kiedy jeszcze Prawo i Sprawiedliwość chyba żadnej ustawy nie zdążyło przyjąć i uchwalić. Ja tak oczekiwałem, co te wszystkie załgane instytucje europejskie, stowarzyszenia, wolności mediów powiedzą, no bo tam mieliśmy do czynienia z użyciem przemocy na skalę, którą się w Europie rzadko widuje, no we Francji się widuje, tak, na przykład. Mhm. I gdyby to się działo w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, to wszyscy byliby postawieni na baczność. Nie, to Parlament Europejski, pani von der Leyen by tu Wehrmacht europejski. Namiot by rozbiła. Wehrmacht europejski by wysłali, żeby spacyfikować tutaj tych buntowników. Buntowników to właściwie jest za łagodne, warchołów, a prawie nieledwie terrorystów po prostu. A jak robią to ich kumple z Platformy, to jest okej. Buziaki w ciup. Nic się nie dzieje w ogóle. No bo kumple z Platformy po pierwsze testują, ile można i co można, bo to potem będzie testowane w innych europejskich państwach, to pierwsze. A po drugie, oni tak kochają Donalda Tuska za to, co on robi dla Niemców i dla Europy, że tu mu właściwie wszystko wolno, no nikt się nie odezwie. Chociaż portal Politico, taki tekst tam się pojawił, że Donald Tusk sobie nie radzi, nie jest w stanie... A kiedy sobie radził? Że lawiruje pomiędzy właśnie Kijowem, rolnikami i Brukselą. No ale to w zasadzie tyle takich głosów. No to zobaczmy, jak się odniósł były rewolucjonista, obecnie minister, Michał Kołodziejczak, no bo przecież chyba nie powinno mu się to podobać. Kiedyś płakał prawie nie od gazu, ale od wzruszenia, że tak władza z nim postępuje, chociaż tam to było małe miki w stosunku do tego, co tu się dzieje. I proszę bardzo, pan były rewolucjonista, obecnie minister, powiedział o tej interwencji policji. Dlaczego pana zdaniem policja zachowała się nieprofesjonalnie? Protest to są emocje, są też różni ludzie i zachowanie policji powinno być takie, żeby działać bardzo selektywnie, jeżeli cokolwiek dzieje się złego. I ja nie zgodzę się i nie będę popierał brutalności policji wobec protestujących. Kiedy widzę, że policja wyłapuje z tłumu jakiegoś człowieka i jeżeli są przesłanki, że trzeba kogoś odizolować, bo ja nie znam, nie sprawdzałem tego, dlaczego tak było zrobione, ale brutalność, rzucanie ludzi na ziemię, obezwładnianie w taki sposób, jak ja to widziałem, czy ludzie, którzy też nie stawiali zbytniego oporu, traktowani w taki sposób, czy nadużywanie według mnie też gazu, ja mówię tutaj swoje zdanie, według mnie, który też powoduje no, gazu łzawiącego, to jest złe świadectwo. No i ciekawa jestem, co pan minister Kołodziejczak na ten znak niezgody zrobi w takim razie. Z rządu może wystąpi, może będzie jakiś protest głodowy podejmie, bo powiedział też, że poprosi o wyjaśnienie ministra Kierwińskiego. To przecież jak on zapyta ministra Kierwińskiego, wyśmieje, oczywiście. To on mu już wytłumaczy, dlaczego należało tak zrobić, jak on zrobił i już zdaje się, pan Kołodziejczak nie będzie miał żadnych wątpliwości. Tu jest, nie chcę naprawdę czepiać się policjantów, bo to jest służba działająca na rozkaz, ale nadgorliwość nie popłaca, bo jeszcze będziemy o tym mówić. Przecież wszyscy w dzisiejszych możliwościach technicznych wszystko można zobaczyć. Kto, no i widzieliśmy co, właśnie, kto też rzucał kto jest, kostką, ale prawda, nawet w stronę personalnie, protestujących. Kim są ci ludzie, więc nie bądźcie tacy... ulegli swoim dowódcom, bo to wszystko jest chryja zaplanowana przez pana Tuska, pana Kierwińskiego, którzy robią z was po prostu narzędzia własnej paskudnej polityki. To się zupełnie nie opłaca. My się nie czepiamy, ale
nadgorliwość nigdy nie szkodzi. Potem oni się wypną, a powiedzą: o, ci nadużyli uprawnień, przekroczyli granice. Pan Kołodziejczak powinien się przede wszystkim zdecydować, gdzie on teraz jest i kim on teraz jest, bo on widzę, że ciągle się tak nie może zdecydować. Dobrze mu w tej ministerialnej limuzynie z ministerialną teczuszką. Widać, że mu wygodnie. Serce być może jeszcze trochę się tam wyrywa do tych rolników, no bo mówił tu całkiem z sensem, że to absolutnie nadużycie uprawnień. No ale, no, jak ale zapadają z drugiej strony te decyzje, to gdzie on jest? No właśnie, to jest dobre na pytanie. W Tatry? Pytanie, czy ktoś z nim Panie w ogóle Kołodziejczak, w Tatry konsultuje pan jakieś decyzje. No a najlepsze jest to, że w samym rządzie nie ma zgodności co do tego Zielonego Ładu, no bo postulaty rolników są dwa. Jeden to jest ograniczenie napływu towarów z Ukrainy, a drugi no to wycofanie się z zapisów Zielonego Ładu. No, no i tak, ale przecież politycy PSL mówią... I Donald Tusk to zrobi? Nie, chcę zupełnie co innego powiedzieć. Chcę powiedzieć, że w tym rządzie każdy minister mówi co innego. Bo pan Sawicki, minister Siekierski mówią, że Zielony Ład jest B, że to pomogą. Nadużycie. Pozwolono im tak mówić. Donald Tusk mówi, że jak on słyszy, że te postulaty wycofać się z Zielonego Ładu i z handlu z Ukrainą, to on absolutnie się na to nie zgadza. Jemu nie pozwolono z kolei w Brukseli. Każdy tam mówi co innego i jak ci biedni rolnicy mają zrozumieć, czy ich postulaty zostaną spełnione, czy nie, kiedy sami ministrowie po prostu nie wiedzą, co mają zrobić i jak będzie, i każdy mówi coś zupełnie innego. No ale nie ministrowie też właściwie mącą błękit w głowie, a szczególnie pan Grzegorz Schetyna, nie wiem dlaczego zresztą. Czy ta interwencja policji była właściwa? Pytam pana jako byłego szefa MSWiA. Kolejność była odwrotna. Najpierw te kostki i atak, a później interwencja policji, bo policjanci stali, to akurat widzieliśmy przed Sejmem. I no to zawsze takie drastyczne sceny wymuszają takie pytania, czy to jest, czy interwencja właściwa, czy trzeba było tak zrobić. Źle wygląda ten plac przed Sejmem, wiejska, ta kostka brukowa wydłubywana drzewcami flag. Nie wiem, tłumaczył, mówił minister Kierwiński na posiedzeniu Sejmu, dlaczego funkcjonariusze reagowali, że były prowokacje ze strony tych, którzy byli wśród protestujących rolników. Internauci dostrzegli dziwnych, rosłych mężczyzn, którzy mogli sprowokować rzucanie kamieniami. To teraz rolnicy na pole w butach taktycznych Loa Zifer chodzą? W sieci też pokazywane są takie nagrania, kiedy policjant rzuca kamieniem w kierunku protestujących. Działam. Ewidentnie widać, że to jest policjant, no tak ubrany w tym kasku ochronnym. No, dziwne to, no, ale to tak jak mówię, tym bardziej rzecz wymaga wyjaśnienia, ale atakowanie i wpisywanie to w scenariusz jakiejś katastrofy, czy demolowania, niszczenia, atakowania demonstrantów, to jest absurdalne. Chuligani, a nie żadni protestujący rolnicy, tylko zwykli chuligani, którzy dzisiaj rzucali kostką brukową, którzy dzisiaj zachowywali się w sposób skandaliczny, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności. No i nie wiem, czy od marszałka zacząć, czy od byłego marszałka. Od Władysława Gomułki, bo zamienił się pan Hołownia we Władysława Gomułkę, który takie głodne kawałki opowiadał. No, to jest taka narracja teraz koalicji rządzącej, że to byli chuligani, no bo przecież łatwiej, po pierwsze chodzi o to, żeby poparcie społeczne dla rolników trochę obniżyć, odebrać, no bo nie rolnicy, nie tylko chuligani. Ale kto bierze serio te opowieści pana Szymona Hołowni? Idą z tą swoją narracją szeroko w mediach o chuliganach i nie wiadomo o czym tam jeszcze, po to właśnie, żeby no Polacy tak... A może chuligani, może nie rolnicy, wszystko, może nie wiadomo. Wszystko świetnie, chodzi. Tylko istnieje taki program, polski zresztą, który się nazywa PIM Eyes, program rozpoznawania twarzy. On został sprzedany dużej firmie amerykańskiej. Każdy może ten program zastosować. I tam w tej grupce był taki pan w czerwonej kurtce. I natychmiast po uruchomieniu tego programu przez ludzi, którzy to zrobili w mediach społecznościowych, pokazało się
zdjęcie tego pana w umundurowaniu policyjnym. Tak, tak, widziałam. I wszyscy jego koledzy to też są mundurowi. I teraz jest pytanie, po co policjanci przebierają się w cywilne ciuchy, udają przechodniów albo obserwatorów, podczas gdy bardzo czynnie uczestniczyli w tym. A no właśnie po to, żeby potem taki marszałek Hołownia mógł mówić o chuliganach i żeby potem taki minister Kierwiński mógł mówić o chuliganach i cały ten ciężar dyskusji przenosi się z realnych, gigantycznych problemów rolników. Jest łatwo zweryfikować i ośmieszyć ich po prostu. Może ciągle jeszcze nie mają świadomości, jak bardzo technologia poszła do przodu i jak łatwo całą tę narrację obalić, to po pierwsze. A po drugie, wróćmy do Grzegorza Schetyny, który mówił, że to policja zareagowała na to, co się działo. No ja słyszałam zupełnie... Że kto był pierwszy, tak. A kto prowokował, kto był pierwszy? No więc właśnie, ale słyszałam takie narracje, że po pierwsze to policja weszła w tłum, a jak policja wchodzi w tłum i go rozpycha, no to te emocje też, prawda, się podnoszą. Od razu się pojawił gaz, także być może po to, żeby te emocje podnieść. No a poza tym było widać, że te oddziały prewencji były przygotowane. No, od razu była broń gładkolufowa, na wjeździe do Warszawy były kolczatki. Także to wszystko było troszeczkę jednak obliczone na... Właściwie to było przygotowane do tego, żeby ten przebieg był taki, a nie inny. Żeby potem pan marszałek Hołownia mógł sobie mówić to, co sobie powiedział, żeby pan minister Kierwiński mógł sobie powiedzieć i żeby nikt się nie zajmował problemami rolników, tylko żeby mówiono o zadymie. Tam na przykład jest taka scena, która jest łatwo dostępna, gdzie jeden z protestujących taki dialog prowadzi z policjantami, nie żaden obraźliwy, że wam tu 1000 złotych płacą za te akcje, a ja w tym czasie tracę 2000 złotych. I natychmiast wyrywa się z tej grupy policyjnej jeden z funkcjonariuszy z miotaczem gazu i rusza na tego człowieka, najpierw go gazuje, potem go przewracają na ziemię, dołączają inni. Z jakiego powodu? Gdyby takie rzeczy się działy w czasie, kiedy niejaka babcia Kasia, czyli pani Katarzyna Augustynek, czy ktokolwiek z tych zawodowych zadymiarzy w ten sposób był potraktowany przez policję, widzimy masę nagrań, w których taż Katarzyna Augustynek obraża policjantki, mówi do nich obelżywe określenia, macha flagą na drzewcu przed tym, nic się nie dzieje, ponieważ policjanci uspokajają sytuację. To za mało są aktywni, bo bezczelność tej kobiety nie zna zupełnie granic wobec innych uczestników demonstracji. Dlaczego tutaj nie można było zachować spokoju? Odpowiedź jest prosta. Bo nie o to chodziło. Bo zaplanowano te zadymę. Nie o to chodziło, żeby ten spokój zachować, tylko właśnie o to chodziło, żeby mówić o zadymie, a nie o problemach rolników. Bo pamiętasz babcię Kasię, ja tak to zwaną widziałem babcię Kasię, jak ona tą flagą tam na Placu Powstańców, tłukła. Jak obrażała policjantki. A to też widzieliśmy, ale to chyba pod Pałacem Prezydenckim były takie sceny, jak ona tą flagą tłukła. I innej policjanty. Uczestniczce, która była innego zdania, wręcz wkładała w oko. A tak, tę flagę. No ale co się dziwić tym funkcjonariuszom czy urzędnikom, kiedy sam ich pryncypał ma takie spojrzenie na to wszystko, jakie ma. Znam te nagrania, o których pan mówi. Widziałem choćby dzisiaj w sieci kilkadziesiąt różnych zdjęć sprzed 20 lat, sprzed 5 lat, które miałyby świadczyć o brutalności policji i zgadzam się, mamy do czynienia z wieloma prowokacjami, ale zupełnie nie ta strona odpowiada za te prowokacje. No i żeby pan Donald Tusk mógł mówić to, co pan Donald Tusk powiedział, bo akurat wczoraj w mediach... Ale to brednia jest kompletna. Czego się spodziewałeś? To brednia jest kompletna. Dzięki temu programowi PMIS odkryto jednego z tych bohaterów. Oj, kilku nawet, wiesz? Pana, ale tego bardzo przemocowego, takiego z brodą. Tak. Pana Filipa?
pana Filipa właśnie, tak. I pan Filip, bohater jakiś tam telewizyjnych, że tak powiem. To chyba jego partnerka była bohaterką, a on niego, się przewijał tam. Tak. Przez niego, no i bardzo to jest proste i każdy mógł sobie zobaczyć i nadal państwo mogą sobie zobaczyć, ktokolwiek ma ochotę, może sobie zobaczyć, że Donald Tusk łże po prostu, że wcale nie jest tak, że chodzi o materiały sprzed 20 lat, tylko chodzi przede wszystkim o materiały z wczoraj i tam wszystko jest udokumentowane i widać, że to jest rozgrywane na maksymalne zaostrzenie sytuacji. Policja zawsze powinna działać odwrotnie, żeby załagodzić sytuację, a tu dostali rozkazy, żeby robić jak najostrzej. Policja przede wszystkim powinna zabezpieczyć, znaczy dbać o bezpieczeństwo osób demonstrujących, a to ewidentnie, no niestety inne działania obserwowaliśmy, to po pierwsze. Po drugie, owszem, pojawiły się w sieci materiały archiwalne, które przypominały różne inne prowokacje tamtej ekipy, ale one nie były ich poprzednich rządów, z czasów poprzedników, bo były i manifestacje górników, i były prowokacje na Marszu Niepodległości. Ale z czasów pułkownika Sienkiewicza. Tak jest, ale to wszystko było przypominane, a nikt jakby tutaj oczywiście nie mieszał. Nikt nie pomieszał starych materiałów z nowymi. Niestety, jeżeli ktoś panu premierowi powiedział, że to są stare materiały, to go wprowadził chyba. On sam potrafi nieźle namieszać ludziom w głowie. No podobnie jak pan Borys Budka, obecnie minister aktywów państwowych, a kiedyś, chociaż to pewno nie do uwierzenia, minister sprawiedliwości w rządzie tegoż. Nie, to on był chyba u pani Ewy Kopacz już. Kolejne rozmowy, na które Donald Tusk zaprosił w sobotę, świadczą o absolutnie takim podmiotowym podejściu do osób, które słusznie protestują i proszą o ochronę podstawowych polskich interesów. Natomiast czym innym są bandyci, którzy wyrywają kostkę brukową i rzucają w stronę polskich policjantów. I to jest niebywałe, że Kaczyński i spółka dzisiaj atakują polskich policjantów za to, że dążą do przestrzegania prawa. To już przecież minister Kierwiński dzień przed tą demonstracją zapowiedział, że policja będzie przestrzegać prawa. My mówiliśmy, że tak, będą przestrzegać prawa, jak oni to prawo rozumieją. No bo tutaj, no niestety, ale, pan Budka kit wciska, no bo poza tym jednym człowiekiem, który rzucał, odrzucał w tłum, to jest skandaliczne zupełnie, bo eskaluje, sytuację, to znowu dzięki temu programowi PIM ICE udało się odkryć, że co najmniej dwie osoby, które wydłubywały drzewcami tę kostkę, z tej grupy, w której ten pan w czerwonej kurtce stał, którego natychmiast rozpoznano jako policjanta. Więc co to za gadanie po prostu? Pan Budka mógłby się czegoś dowiedzieć, a nie wprowadzać opinię publiczną w błąd, bo w ten sposób staje się pan współodpowiedzialny za to, co się dzieje, za te manipulacje. No to znowu powtórzę to, co już mówiłam. Po to wszystko było, żeby pan Hołownia mógł mówić o chuliganach, a pan Budka, żeby mógł mówić o bandytach, bo takiego określenia użył pan Budka. I po to, żeby ta narracja w tych mediach głównego nurtu właśnie taka była już, no żeby tak może nie do końca tych rolników popierać, no bo tam nie wiadomo, bo jeszcze się pojawiły takie wersje, to minister Kierwiński mówił, że jakiś alkohol był, że mieli alkohol. No tak, tak, że się napili. I żeby po prostu to poparcie społeczne, które wiemy, że było gigantyczne, żeby je tak troszeczkę i pojawił się starszy pan, który tam dostał chyba ataku padaczki od tego gazu albo od tych okoliczności, to oni zamiast go ratować, to jeszcze go po prostu tam tarmosili i robili co chcieli z nim. No to jest już totalna dehumanizacja. Powtórzę, szanowni policjanci, nie dajcie się im robić po prostu, bo potem zwalą wszystko na was. Wracamy do państwa za kilka chwil. Ja też tego nie ukrywałem i mogę to dzisiaj powtórzyć. Postulaty, które brzmią precz z Zielonym Ładem, zablokować Ukrainę, są dla mnie nie do zaakceptowania. Ja chcę rozmawiać o tym, jak zmieniać zapisy Zielonego Ładu. Krótka piłka, odsłona numer dwa. Jeśli nie załatwię postulatów rolników, podam się do dymisji. Tak czy nie? Postulaty będą załatwione.
postulaty będą załatwione, tylko nie wiadomo które i nie wiadomo, czy pan Kołodziejczak ma w ogóle jakiś mandat do mówienia o tym, że jakiekolwiek postulaty będą załatwione, dlatego że Donald Tusk mówi, że całkowite wyrzucenie Zielonego Ładu do kosza jest niemożliwe, ale on coś tam próbuje i być może niedługo ogłosi, być może coś z ugorowaniem się uda załatwić, być może coś z pestycydami. No taką wiadomość podał wczoraj Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa. Odcięła się później od niego Komisja Europejska, że to jest jego prywatne stanowisko. Później Donald Tusk poprosił, żeby mu tam nie psuć negocjacji, więc być może chodziło o to, żeby to Donald Tusk ogłosił, a nie komisarz Wojciechowski, a być może chodziło o to, żeby Komisja Europejska powiedziała, z czym wyjdzie do rolników. A jak będzie, to jak na razie dokładnie nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że ministrowie w rządzie Donalda Tuska w ogóle się ze sobą nie zgadzają i nie zgadzają się z Donaldem Tuskiem i też nie wiemy, czy nie zgadzają się pod publiczkę, żeby wprowadzać zamieszanie, czy może tak naprawdę się nie zgadzają. Może państwo wiecie, może państwo to rozszyfrujecie. To jest program Polityka na Deser, Telewizja w Polsce, Dorota Łosiewicz, Stanisław Janecki. I tak myślę, że się bawią. Bawią się losem ludzi, losem rolników, losem nas wszystkich, no bo od rolnictwa zależy, czy jest bezpieczeństwo żywnościowe i wiele innych ważnych spraw decydujących o poczuciu bezpieczeństwa właśnie, a oni się bawią po prostu. Przecież, kotka i myszkę, tak przecież pan Tusk jest znany z tego, że słowa nie powie przeciw temu, co zaproponuje Berlin na przykład, ewentualnie Paryż. Pamiętaliśmy i pamiętamy. Ewentualnie Bruksela, ale to jest wypadkowa akurat tych dwóch stolic. Kiedy był polskim premierem, to nigdy nie wystąpił przeciwko Niemcom, chociaż miał mnóstwo powodów, między innymi wtedy, gdy niemieckie porty otrzymywały pomoc publiczną i nie musiały jej zwracać, a polskie stocznie tej pomocy publicznej dostały trochę, ale musiały zwracać, co spowodowało ich bankructwo. Wtedy Donald Tusk absolutnie słowem nic nie przeciwstawił się tej sytuacji i teraz też się nie przeciwstawi. No i będzie zwalał tylko na premiera Mateusza Morawieckiego, że o, on to załatwi, a to ja już jestem bezradny. No tak, tylko jakoś wtedy takich protestów nie było, bo rząd wbrew Brukseli dość szybko wprowadził embargo. Bo decyzje krajowe były. Nie czekano na to, czy Bruksela łaskawie się zgodzi, tylko wbrew stanowisku. Przecież Ursula von der Leyen się oburzała, że nie wolno takich metod stosować, jak stosował rząd Mateusza Morawieckiego. Poza tym wydaje mi się, że Donald Tusk bierze też przede wszystkim rolników na przeczekanie, bo on wie, że już niebawem będą musieli wyjść w pole. Już właściwie powinni. Tak, to, no w marcu, że to już jest ten czas, że oni muszą ruszyć do pracy, więc on sobie tak myśli, że im bardziej to się wszystko wydłuży, tym bardziej się rozejdzie, tym bardziej się rozejdzie po kościach, zmęczą się. No, tam ale Bruksela jakiś ochłap rzuci. No tak jak na przykład nawet nie tyle z wycofaniem się z ugorowania, co z dopłatami za ugorowanie, jakiś inny rodzaj wykorzystania tego terenu. Znaczy, to są na razie takie zapowiedzi, bo jak będzie, to nie wiemy. Dzisiaj przecież pan Wojciechowski miał wystąpić w Sejmie, ale to wystąpienie jego odwołano, być może właśnie po to, żeby nie wyszedł przed szereg i żeby nie powiedział czegoś, co ma powiedzieć Donald Tusk albo co ma powiedzieć Komisja Europejska. No, chaos informacyjny w tej sprawie jest gigantyczny. Gdyby informacyjny, to pół biedy. Jest chaos decyzyjny przede wszystkim. Nikt nic nie wie, czyli kiedyś żartem się mówiło, że to jest czeski film, nikt nic nie wie. A trochę postponowano czeskie kino, które ja skądinąd uwielbiam. To były takie komedie, gdzie tam Adela jeszcze nie jadła kolacji, gdzie faktycznie prawie nic nie było wiadomo, tak były zagmatwane, ale to tylko taka wymówka. Natomiast to, że pan Tusk nie wie ani jakie stanowisko chce reprezentować, ani na co mu pozwolą, to jestem przekonany, że dokładnie tak jest, że on
Zupełnie nic nie wie. No i jego ministrowie też nie wiedzą i politycy koalicji też nie wiedzą i dlatego każdy mówi, przynajmniej na razie, każdy mówi to, co mu się wydaje, a potem dostaną być może jakieś przekazy dnia, jak już się tamci dogadają, co mają mówić i wtedy już będą mówić no, ale... jednym głosem. Na razie każdy sobie rzepkę skrobie w tym rządzie i... A pan Siekierski to już powinien coś wiedzieć chyba. No pan Siekierski, jak był ostatnio w Brukseli, to mówił, że w ogóle Zielony Ład doprowadzi rolników do katastrofy, że z tego się trzeba absolutnie wycofać. Wszyscy się przejęli jego stanowiskiem. No się nie przejęli, a ale potem to pani wiceminister Zielińska powiedziała, że tak, 90%. Nie, ona to powiedziała akurat przedtem, ale generalnie chodzi o to, że tam każdy mówi coś zupełnie innego i każdy ciągnie tą kołderkę w swoją stronę. I jakoś brakuje w ogóle w tym rządzie takiego miejsca decyzyjnego. No wydawało się, że Donald Tusk będzie to wszystko w stanie jakoś ogarnąć, ale poleciałbym Januszem Rewińskim poleć i zapytał, a czego im nie brakuje. No brakuje im zgody w bardzo wielu kwestiach i o tym będziemy jeszcze wszystkiego im w tej brakuje. Części przede mówić wszystkim, tak. Przepraszam, że się ostro wyrażę, ale rozumu im brakuje, bo jak jest rozum, to jeszcze coś można wymyślić, a jak brakuje rozumu, to już niewiele, to już desperacja jest, takie operowanie emocjami albo tam wyrywkowo coś się zrobi i wtedy jest zupełnie słabo. No to teraz wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który był wśród trochę rozjaśnił sytuację. Tak, rozjaśnił, co tam się działo. Ja byłem na manifestacji rolników i pod Sejmem, i pod kancelarią premiera w południe, później miałem obowiązki w Sejmie i było bardzo spokojnie. Widziałem dziesiątki, ile nie setki tysięcy protestujących ludzi, którzy byli spokojni i wobec dziennikarzy, i wobec polityków, i wobec policji. To, co się stało później pod Sejmem, to jest dla mnie skandal i to sztucznie sprowokowane. Nasi posłowie byli świadkami tego skandalu i byli świadkami... Sztucznie sprowokowany, to trzeba policji. Od razu powiedzieć, przez kogo? No niestety muszę powiedzieć, znaczy nie wykluczam, że były pojedyncze osoby agresywne z protestujących, ale dziesiątki funkcjonariuszy zostały wykorzystane do sprowokowania tych zamieszek po prostu poprzez skierowanie ich prosto w tłum. Opryskiwanie ludzi gazem, klasyka gatunku, tak? To znaczy, jeżeli mamy tłum i nie ma jeszcze zamieszek, idzie polecenie do zwartych oddziałów prewencji w kaskach i z pałkami, żeby spychały ludzi. Jak się zaczyna spychanie ludzi, część osób, jak jest duży tłum, nie ustąpi, bo nie ma gdzie. Wtedy zaczyna się opryskiwanie gazem, a później już się samo kręci. No precyzyjniej chyba tego wyłożyć nie można, jak zrobił to wicemarszałek Bosak. No i tak się rozkręciło. Właśnie tak to wyglądało. Rzeczywiście policja w pewnym momencie zaczęła spychać protestujących. Podobno chodziło o to, żeby zrobić puste miejsce wokół Sejmu, tak, żeby nie doszło do... A to Sejm jest jakaś świątynia? No niby chodziło o to, żeby demonstrujący jest. Do Sejmu nie weszli. Nie, on był otwarty na początku, jak marszałek usunął te barierki, ale on już nie jest otwarty, już formalnie barierki jest otwarty. Marszałek ja rozumiem, już że teren nie jest taki otwarty, jak pod był. Pod zarządem Sejmu to kiedyś tam każdy mógł wejść. Sobie sam wchodziłem. Do budynków trzeba było mieć przepustkę, ale przecież tam się dało chodzić. No ale jak są barierki, to też już sobie tam nie można wejść. Była kontrola posłów Prawa i Sprawiedliwości taka pod kątem tego, kto tam podejmował decyzję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych właśnie i posłowie powiedzieli dość jednoznacznie, że decyzję podejmowano właśnie w MSW, żeby taki, a nie inny przebieg był tych wydarzeń, więc oczywiście to... No bez wątpienia były rozkazy, bo policja sama by sobie tego nie wymyśliła i nie wykombinowała. No. No nie biorą na siebie takiej odpowiedzialności. Za takie rzeczy odpowiadają jednak politycy, a politycy chcieli sobie rozhuśtać. No tu się sprawdza moje przewidywanie, że pan Kierwiński tak się nadaje na ministra spraw wewnętrznych i administracji, jak ja na baletnicę na lodzie, chociaż umiem jeździć na łyżwach. Byłbyś świetną baletnicą. Tak. Znakomitą, a dlaczego uważasz, ja że nie? Ja figurowa na lodzie, nie, ja szybko jeździłem. Dałbyś radę, ty jesteś we wszystkich sportach dobry, to byś sobie ale, i z tym poradził. Nie, figurowo mi nie szło, nawet nie próbowałem.
No w każdym razie ciężko odmówić racji marszałkowi Bosakowi, dlatego Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość chce wniosku o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Człowieka, bo się nie zna na niczym. No, większość jest taka, jaka jest. Znaczy nie, zna się na awanturach. Na awanturach się zna. Większość jest taka, jaka jest, więc większość pewnie swojego ministra obroni. Natomiast oczywiście w parlamencie dyskusja musi się odbyć. Te wszystkie obrazki muszą zostać puszczone z mównicy sejmowej, żeby Polacy to szeroko zobaczyli, żeby to się rozeszło jeszcze szerzej, o ile się nie rozeszło. Ja tylko się wiesz, zastanawiam nad jednym, bo jakbym był funkcjonariuszem policji na przykład, albo jakimś tam ważnym człowiekiem w służbach mundurowych i byłbym na odprawie z panem Kierwińskim, to bym chyba umarł ze śmiechu, a nie z powagą słuchał tego, co on mówi. Przecież to jest komedia. Wszystko. Jak takiego człowieka, który wzbudza wyłącznie wesołość, ale nie z powodu, że coś jest wesołe, tylko że to jest beznadziejnie śmieszne i groteskowe. No te obrazki, które wczoraj oglądaliśmy, nie były ani wesołe, ani śmieszne, a na pewno rolnicy je na długo zapamiętają. A w tym czasie, i to też nie będzie śmieszne, co państwu pokażemy, niestety. Bo z jednej strony Donald Tusk tu mówi o rozmowach z rolnikami, o jakimś czasowym zamykaniu granicy, czasowym ograniczeniu handlu, a w Parlamencie Europejskim... Na posiedzeniu Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw handlu międzynarodowego grupy SID oraz EPP partia Tuska zagłosowały za liberalizacją handlu z Ukrainą, czyli de facto za tym, aby Polska była zalana ukraińskim zbożem. Za głosowali Belka oraz Hibner. Posłowie PiS zagłosowali przeciw. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Przyjęte dużą większością głosów. I to było stanowisko dla Rady, że to jeszcze nie koniec oczywiście, ale zwykle to się tak kończy, że wszystko jest powielane po tym, jak w głosowaniu wypadło. I teraz co Donald Tusk ma załatwić w Brukseli, jak tu już wszystko właściwie jak już wszystko zostało załatwione. Czyli on z jednej strony mówi, że no są prowadzone jakieś rozmowy nad czasowym ograniczeniem handlu z Kijowem Kierwińskim na przykład, a w Brukseli dzieje się coś zupełnie innego, bo o ile ja dobrze rozumiem, słowo liberalizacja handlu, to jest na przeciwległym biegunie od ograniczeń w handlu. Czyli chodzi o to, żeby ten handel był jeszcze szerszy i jeszcze większy, i chodzi o to, żeby tych ograniczeń nie było, a nie żeby one były. Więc tu się wciska rolnikom kit, że jakieś rozmowy są prowadzone, że może czasowo, że może na chwilę jakieś zamknięcie granicy, a tu zupełnie co innego w Brukseli. No, ale tak, no, cel jest szczytny, żeby pomóc Ukrainie, tylko przecież to nie powinno się wiązać z tym, żeby wykończyć rolnictwo w Polsce, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, no bo do tego by się to sprowadzało. Jest i w dodatku jest ten podstawowy problem, komu to służy, no bo przecież nie ukraińskim rolnikom. Łatwo się dowiedzieć, bardzo łatwo, że tam na Ukrainie to wszystko jest w rękach wielkich posiadaczy ziemskich, najczęściej cudzoziemców, funduszy inwestycyjnych, zarejestrowanych często w rajach podatkowych. Mało tego, przeciętny ukraiński rolnik, nawet taki, który ma tam kilkaset hektarów, bo tamci to mają po 500-600 tysięcy, nie może nic zrobić, palcem kiwnąć bez zgody tych monopolistów, tych karteli, żeby sprzedać swój produkt. Więc pytanie jest podstawowe, komu to wszystko służy? Wygląda na to, że służy tym wielkim właścicielom ziemskim, którzy z Ukraińcami nie mają nic wspólnego, tyle tylko, że wykorzystują ich ziemię i się na tym bogacą, i to oni mają ogromne lobby naciskające na urzędników Komisji Europejskiej i innych instytucji Unii, żeby liberalizowało, a Ukraina nawet w podatkach nie ma z tego wiele, jakieś ogryzki zaledwie. Całą sytuację na tym unijnym rynku żywnościowym komplikują jeszcze dwie sprawy.
to, że Rosja sprzedaje swoje towary po cenach dumpingowych, specjalnie, żeby tak, teraz zaniżonych, Białoruś, więc to jest jeszcze kolejny element. No i kolejny element to jest problem z Mercosurem, czyli z tym, że napływają także tańsze i także gorszej jakości towary z Ameryki Południowej na ten rynek europejski, więc tu liczba problemów rzeczywiście na tym rynku żywności jest gigantyczna. No i rzeczywiście rozwiązanie tych wszystkich problemów proste też nie będzie. Mnie tylko dziwi, że ważni politycy ukraińscy, łącznie z prezydentem Zełenskim, tak się wypowiadają, jakby chodziło o tych rolników, którzy tam nie mają akurat nic do gadania, no bo jeśli ktoś ma 500 hektarów i bez zgody tego kartelu nic nie sprzeda, no to nie jest normalna sytuacja i w czyim interesie to się odbywa? Przecież nie sądzę, żeby Ukraina wiele miała z tego, że ci mają takie ogromne tereny, produkują tyle taniej żywności i decydują o wszystkim, a przeciętny ukraiński farmer nie ma nic do gadania. Gorszej jakości żywności, dlatego że te standardy, które w Unii Europejskiej są stawiane przed rolnikami, są znacznie wyższe niż te, które obowiązują na Ukrainie. To jest kwestia na przykład tych pestycydów, które w Polsce i w ogóle w Unii Europejskiej zostały wycofane 20 lat temu. Dawno zakazane, a 20, tak. Wszystko w najlepsze. No i potem występ, my też pokazywaliśmy chyba tę panią, która taki manifest wygłosiła. Pani Olszańska, tak? Tak, tak. Która mówiła, pięknie, że tu proszę, wszystko, prawda? Takie ładniutkie, robaczka nie zobaczysz, bo wszystko jest tam opryskane na maksa, a od polskiego rolnika się wymaga, żeby nic nie robił, no to robaczek się pojawi, to klient, o, nieładne. Bo z robaczkiem. Ale zdrowe, ale zdrowe. No ale rzeczywiście takie są problemy polskich rolników. No a my teraz przejdziemy do obietnic, ale nie przedwyborczych, tylko powyborczych. Pewną obietnicę szefowa klubu Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska złożyła marszałkowi Hołowni. Czas na kolejny przystanek na kampanijnym szlaku. Tym razem Szymon Hołownia spotka się z wami w Tychach. Będziemy! No tak, te środowiska kobiece lewicowe mocno już zirytowane na marszałka Hołownię. Dzisiaj w parlamencie się nawet pani Lempart pojawiła ze strajkiem kobiet. Tak. Nie wiem, czy widziałeś stylówkę. Widziałem. Nową. Nowa stylowa, tak. Nowy wizerunek, nowa fryzura. Krótsze włosy, pani Marta. Jeszcze chyba wulgaryzmów nie było, nie ale było. Była już zapowiedź ale wulgaryzmów. Ale tu chłopaki bawicie się, to my wam zaraz tu zrobimy. Tak, i było wygrażanie pod adresem marszałka Hołowni. No, jak znam te panie, to one swoje groźby są w stanie oczywiście spełnić. Ale z drugiej strony zobacz, jakie to jest niepoważne, bo wystraszył się pan marszałek Hołownia. Troszeczkę tak. I zaraz zaczął kombinować, że ale przecież to nie musi być tak, bo jak my się dogadamy, to możemy te ustawy rozpatrywać nawet przed 11. Tak, bo powiedzmy widzom, że marszałek Hołownia zapowiedział, że cztery projekty dotyczące aborcji będą rozpatrywane połączy się. To, że się połączy, to jedno, bo tam specjalna taka komisja ma powstać, ale chodzi o to, że 11 kwietnia miało być rozpatrywane, czyli po pierwszej turze wyborów samorządowych. No ale jak pani Lempart tam dzisiaj wpadła, to już pan marszałek się zaczął zastanawiać, czy no może się coś da wcześniej z tym zrobić, może ten zajrzał strach oczy marszałka, tylko, bo chyba nie chciałby się z panią Lempart skonfrontować. Bo pani Lempart takie wrzutki robiła panu Hołowni, że on jest właściwie to jakimś takim fundamentalistą antyaborcyjnym, ale przecież pan Hołownia niczego konkretnego nigdy nie zadeklarował. Przecież to jest totalny pływak. Jak ma zająć jakieś stanowisko, to płynie sobie z prądem. Znaczy w kampanii chyba trzecia droga tak stanowczo o referendum w tej sprawie nie mówiła i też chętnie wykorzystywali te emocje kobiet, które wykorzystał Donald Tusk. Bo przecież przypomnijmy, jak Donald Tusk podgrzewał emocje kobiet, żeby je do urn wyprowadzić. No to
jakby panie się domagają tego, co im. Ale to. Znaczy ta część pań, bo. To ja raczej czekam na tę wizytę pań na spotkaniu marszałka Hołowni. Ja też mieli czekam, skomentujemy. Fantastyczny materiał do naszego programu. Jest tylko takie ryzyko, że pan marszałek nie dopuści do włączenia kamer na przykład. Skurzy. I że postara się, zachoruje, żeby nie filmowano. Albo tam powie, że mu piesek zachorował. No jutro już się panie zapowiedziały pod siedzibą Polski 2050. A oni mają jakąś siedzibę? No mają jakąś siedzibę, bo najpierw ja panie wrażenie, mają pójść pod pałac prezydencki, a potem się mają przejść pod siedzibę Polski 2050. Tak się dzieje, jakby tam kogo spotkają na ulicy, to ten jest akurat brany pod uwagę jako polityk. No generalnie ten temat podgrzewa emocje nie tylko w społeczeństwie, ale także w tej koalicji, która to nie może się tutaj dogadać. Ja zawsze upatruję w takich rzeczach jakąś zasłonę dymną. Trochę pewnie jest w tym zasłony dymnej. W tym czasie innego załatwić. Albo chodzi o to, żeby sobie podbić punkty przed wyborami. Albo i tu z głównie, tym Zielonym Ładem chcą zahachmęcić. I tu głównie Lewica, bo to Lewica chce, bo nie ma wspólnej listy z Koalicją Obywatelską, więc Lewica jakoś chce tak mocniej zaznaczyć swoją obecność, a w zasadzie nie może zaznaczyć jej niczym innym, jak tylko tym tematem. Posłuchajmy kandydatki na prezydent stolicy, pani Magdaleny Biejat. Kiedy słucham marszałka Hołowni, który wymyśla kolejne wymówki, który znajduje sobie sojuszników w postaci Konfederacji, żeby powstrzymywać dyskusję na temat aborcji. To chodzi pani o głosowanie na prezydium Sejmu. Tak, w czasie głosowania na prezydium Sejmu była dyskusja na temat tego, czy na tym posiedzeniu zacząć dyskusję na temat projektów aborcyjnych. Lewica i Koalicja Obywatelska oczywiście były za tym, żeby tę dyskusję zacząć. Niestety Trzecia Droga wspólnie z Konfederacją zablokowały tę decyzję. Na także miejscu pani wie, to ja bym tak panu Tuskowi nie wierzył. Mógł się podzielić z kolegami rolą po prostu. Słuchajcie, ja teraz będę ten dobry, a wy będziecie tymi złymi, bo ja potrzebuję, żeby być dobrym, więc a ponieważ wasza blokada i tak będzie skuteczna beze mnie, więc to są takie bajki. Pani Biejat już wprawdzie jest drugą kadencję, teraz w Senacie, a wcześniej w Sejmie, ale mogłaby już się nauczyć, że tam nic się nie dzieje bez przyczyny, nikt nie mówi prawdy, wszyscy kłamią, manipulują i kombinują. To się wszystko zgadza, ale wydaje mi się, że te emocje po stronie polityczek Lewicy są jednak realne, że one są naprawdę na marszałka Hołownię wkurzone, że wyciągnął zamrażarkę, którą dopiero co wywiózł, że a kręci. A jemu to może odpowiadać. Jemu? To, że one są. Tu każdy gra pod kampanię samorządową. No po to jaki on tych projektów nie wyciąga, żeby przeciwstawił się. Tak, tak. No, to lipa wszystko. Każdy gra, odgrywa swoją rolę pod wybory samorządowe. Gorzej jak tam wejdą im te, znaczy dla nas nie gorzej. Dla nich gorzej, jak im te role wejdą w krew i się tak będą żarli także po wyborach samorządowych, a to wcale nie jest wykluczone, bo już zaraz wybory do Parlamentu Europejskiego, a potem prezydenckie. Niestety nie, ponieważ tak są przywiązani do beneficjów władzy, że tam słoń ich nie ruszy. Ani to jeszcze posłuchajmy czołgów. W takim razie Grzegorza Schetyny w tym temacie. Dlaczego Szymon Hołownia schował, jak to określiła Anna Maria Żukowska, czyli szefowa klubu Lewicy, do uśmiechniętej chłodni projektu ustaw w sprawie aborcji? Czy to chodzi o to, że pan marszałek taki zatroskany o to, żeby koalicja przetrwała, o jedność koalicji, czy jednak chodzi mu o wynik swojej partii w wyborach samorządowych? O, widzę ten uśmiech. Wyznaczył datę 11 kwietnia na debatę odnośnie ważnej sprawy, czyli projektów, czterech projektów. No ale po co to odwlekać ciągle? Proszę? Po co to odwlekać ciągle? No dlatego, znaczy, ja uważam, że powinna być wyznaczona data. Ja byłem zdziwiony, że tę datę wyznaczono na miesiąc przed wyborami, bo to wiadomo, że to są emocjonalne, to jest bardzo ważna debata, gdzie potrzebujemy pełnej rozmowy. Są bardzo różne projekty, duże różnice w koalicji rządzącej, więc ja byłem zdziwiony, że wpisujemy ten scenariusz debaty w kampanię wyborczą. To zawsze jest trudne. Czy pan był zdziwiony, że w ogóle ktoś wpadł na pomysł, żeby jednak nad tym procedować? Tak? Nie, że chodziło o czas, o wybranie czasu. A założymy się, że po ten termin po pierwszej turze wyborów też będzie. Założymy się. No dobrze, to zakładamy się, o coś zakładamy. O coś zakładamy. To już pani decyduje.
No nie wiem, to jest, no, skoro o następne lubi... spotkanie. Dobrze, dobrze, albo nie wiem, no może po prostu, jak pan tak lubi chodzić do kina, to może ja tutaj panu jakiś bilet do kina, bilet. A pan mi też bilet do dobrze, kina. Dobrze, tak się umówi. Nie wiem, czy ten zakład nie odbył się jeszcze przed tym, jak pani Lempart się pojawiła w parlamencie, może bo zabić. Potem pan Hołownia zaczął nieco wymiękać w obawie przed panią Lempart i jej kumpelami, więc... Ale to jest proste, po to się odwleka, żeby było odwleczone. No. Kiedyś w Nowym Jorku spytałem pisarza Josepha Hellera, jednego z moich ulubionych, po co pisze te książki, on co odpowiedział prostodusznie, żeby były napisane. No i każdy gra na swój wynik wyborczy, to też jest oczywiste, a każdy gra jak potrafi. Wracamy do państwa za kilka chwil. Uchwała nie ma, nie jest normą prawną i w związku z tym to pokazuje, jak myśli dzisiaj większość parlamentarna i to pokazuje również, jak większość parlamentarna chce odpowiedzieć na oczekiwania potężnej części polskiego społeczeństwa. To rozwiązanie poprzez uchwałę moim zdaniem jest, no, nie będzie skuteczne, dlatego że sędziowie się okopią, będą dalej. To oznacza, że nie Pani mamy Trybunału... prezes powiedziała w sumie, tak, że jest prezesem. Tak, to oznacza, że nie mamy Trybunału Konstytucyjnego tak jak przez ostatnie lata ze względu na te wady prawne. I to też oznacza, że prawdopodobnie na rozstrzygnięcia długofalowe trzeba będzie czekać... Do następnego prezydenta? Czy krótkofalowe do następnego prezydenta, a na długofalowe, takie jak rozsądna koncepcja zróżnicowania kadencji dla sędziów, 3 lata, 6 lat, 9, ja uważam, to jest rozsądne, no to prawdopodobnie na nie wiem do kiedy, bo musi się utworzyć większość konstytucyjna, która to przyjmie. Dobry wieczór państwu. Pan prezydent Kwaśniewski ma rację, że to wszystko pic na wodę, fotomontaż, żeby elektorat obecnej koalicji rządzącej jakoś tam uspokoić i zadowolić jego krwiożercze apetyty. Natomiast pan prezydent Kwaśniewski nie ma racji, że nie istnieje Trybunał Konstytucyjny, bo istnieje i ma się całkiem dobrze. I orzeka, i nie ma tam żadnych wakatów. Na razie wszyscy sędziowie są pełnoprawnymi sędziami, a opowiadanie o tym, że nie ma Trybunału, jest tylko pretekstem do tego, żeby nie respektować orzeczeń tego Trybunału, które są ostateczne, niepodważalne i trzeba je realizować. To jest program Polityka na deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki ze mną oczywiście. Dorota Łosiewicz, witamy państwa bardzo serdecznie. No ale mam nadzieję, że ta informacja pana prezydenta, że uchwała nie ma żadnej mocy prawnej i wiele w porządku prawnym zmienić nie może, dotarła przynajmniej do tej części koalicji, która uważa za Aleksandra Kwaśniewskiego za swój autorytet. Oni to wiedzą. Bo są tacy. Oni to robią mimo, może że to wiedzą. Niektórzy nie wiedzą. Wiesz, może niektórym się wydaje, że jak sobie przyjmą uchwałę, w której jest napisane, że prezes Przyłębska powinna ustąpić, to może oni myślą, że ona ustąpi, no może oni tacy są, wiesz, no wiemy, że tam intelektualnie to jest różnie, sam przed chwilą o tym mówiłeś, to może i wierzą w moc sprawczą uchwał albo w wyższość uchwał nad konstytucją, kto wie. Ja tak słuchałem z pewnym rozbawieniem opowieści o tym, jak to pani prezes Julia Przyłębska w ogóle nie jest prezesem, bo nie było uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, więc już znużony tymi głupotami umieściłem wczoraj na portalu X screen uchwały Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2000, przepraszam, Trybunału Konstytucyjnego 20 grudnia 2016 roku z pieczęciami stosownymi, podpisami i z taką podłużną, prostokątną pieczęcią Kancelarii Prezydenta, że to pismo wpłynęło. Po prostu wy, mówię teraz do obecnej ekipy rządzącej, nie tylko, że jesteście ignorantami, to jesteście śmierdzącymi leniami, bo nikomu się nawet nie chciało zajrzeć, że istnieje taki dokument i opowiadanie przez lata o tym, że go nie ma i że pani prezes jest bezprawnie prezesem, można podważyć w ciągu 2 minut dosłownie. No to pani Gasiuk-Pihowicz mogła chyba twojego tweeta, czy też X-a może należałoby teraz mówić, nie przeczytać, bo gdyby przeczytała, to nie opowiadałaby w Sejmie takich dyrdymałów, jakie opowiadała. Nie jest pani prezesem Trybunału Konstytucyjnego, tylko sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Pani
zaś naprawdę z niewiadomych przyczyn wydaje się, że jestem prezesem. Są tacy, którym się też wydaje, że są Napoleonami. W telewizji Kurskiego była pani nawet nazywana profesorem, profesor Przyłębską, a jak wiemy, nie jest pani ani prezesem Trybunału, ani panią profesor i naprawdę nic tego nie zmieni. Ale mam ważne pytanie. Czy pani wie, że podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest po prostu przestępstwem, bowiem zgodnie z artykułem 227, kto podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. A pani Gasiuk-Pihowicz przez Pawła Kukiza została kiedyś nazwana myszką agresorką. I ciągle tak się zachowuje, chociaż jest już w obozie, który rządzi i być może powinno ją to troszeczkę uspokoić. A tu nic, emocje ciągle sięgają zenitu. No i wygadywanie bzdur także sięga zenitu. No wstyd jest z tego rodzaju, że pani Gasiuk-Pihowicz podobno prawo skończyła. Ja tam nie widzę oznak tego, że ona coś tam skończyła. Może to dawno temu było. Natomiast to gadanie, czy no bo chodzi tu o upłynięcie kadencji, czy nie upłynięcie kadencji prezesa, to jest różnie interpretowane, ale nawet gdyby ktoś wpadł na to i interpretował, bo sporo jest takich prawników, że ta kadencja dobiegła końca, to przecież dopóki nie wyznaczono nowego prezesa, to i tak pani prezes Julia Przyłębska byłaby prezesem. Więc to ta bezczelność w tym poniżaniu i obrażaniu gości Sejmu. Pani prezes Przyłębska jest jedną z najważniejszych osób w hierarchii trójwładzy w Polsce i wychodzi sobie jakaś pani Gasiuk-Pihowicz i obraża instytucje, bo przecież nawet nie chodzi, że kobietę, to też jest żenujące zupełnie, i sobie opowiada tę historię. Nie macie umiaru w ogóle. Gdzie jakaś kultura, gdzie Kinderstuba, gdzie wy zdobywaliście jakieś podstawowe umiejętności społeczne? Przecież to jakaś żulia jest, no a nie widzisz, to reprezentacja tak, kulturalna. Feministki mogą obrażać kobiety prawicy, ale zgranicznie. Nie może obrażać feministek, bo wtedy to już jest mowa nienawiści, pani Gasiuk to jest zbrodnia feministka? I tak dalej. No, no ona chyba taka troszeczkę agresorka, feministka agresorka, mam wrażenie. Ja nie wiem, kim no, ale ona tak jest. Czy inaczej. Zwykle jest niekompetentna. Kultura jakaś by obowiązywała. Ja się teraz zastanawiam, jak to jest z tą panią Gasiuk-Pihowicz. Czy ona w końcu jest członkiem KRS, czy neo-KRS? Bo jak wybrano nowych członków KRS-u, to pamiętasz ten pasek neo-KRS? W TVN-ie zniknął i pojawiło się wybór członków KRS. Już teraz nie wiem, pani Gasiuk-Pihowicz jest członkinią czego? Czegoś. 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 Czegoś, skąd pobiera dietę z całą pewnością. I bardzo jej na pewno ta dieta pasuje. No za różnica? Jeśli w tym, w tej Krajowej Radzie Sądownictwa głosi podobne banialuki jak w Sejmie, to przecież czy ona się odzywa, czy się nie odzywa? Co to nie ma no, za znaczenie? Ale skoro pobiera dietę, to już chyba jest wszystko okej, nie? To już jest. Dieta to dobra jest obowiązkowa KRS. Rzecz, ponieważ bez diety się źle myśli. A z dietą od razu jest takie przyspieszenie procesów. Tam te neurony szybciej pikają. No siatka. Pani Gasiuk bardzo szybko pikają, ewidentnie za szybko, i nie wiem, czy tam serce jej na pewno szybko pika i oby jej nie wysiadło przy takich emocjach, jakie na mównicy sejmowej przeżywa. A my teraz słów kilka kampanii samorządowej poświęcimy i kandydatom na prezydenta stolicy. Rzecz dla nas niesłychanie istotna, a mianowicie pieniądze dla zielonych skwerów i parków, bo chcemy, żeby całe Śródmieście było jak najbardziej zielone. Nie było to łatwe, drodzy państwo. Pamiętacie państwo tutaj na Placu Pięciu Rogów, jak walczyliśmy z konserwatorem wojewódzkim, żeby w ogóle się tu pojawiły drzewa, ponieważ nie było na to zgody. Udało nam się. Również jeżeli chodzi o ulicę Chmielną, długo trwało przekonywanie konserwatora, że Chmielna musi być zielona. W związku z tym te zmiany, które tutaj zaprowadziliśmy na Placu Pięciu Rogów, takie same zmiany będą na wszystkich okolicznych ulicach, które będziemy zmieniać. Thank you.
ta słynna nieszczęsna fontanna na placu Pięciu Rogów, no ale pan Rafał w stolicy to tnie na potęgę, więc ten drugi pan Rafał musi walczyć z tym pierwszym panem Rafałem, jakieś pojedyncze drzewka gdzieś tam się stara w centrum posadzić. No, ciężkie życie pana Rafała. Jak te 22 klony stoją w tym betonie, to przepraszam, ale zdechną. Jak pani Gronkiewicz-Waltz zrobiła podobny numer na Placu Powstańców Warszawy, to one tam przeżyły chwilę. No te już trochę trwają. Widocznie o nie dbają jakoś szczególnie, ale jaki sens ma, za przeproszeniem, naćkanie iluś tam drzewek w tę betonozę? Przecież to nie zmienia ani wymowy tego całego Placu Pięciu Rogów. Też jest totalna betonoza. Ta fontanna to już tam jakieś pleśni osiadają. Jak przechodziłem tamtędy kilka miesięcy temu, to takie zielone tam się robiło. Ale remontowali już zielone te fontanny. Nie wiem, bo dawno nie byłam, ale coś tam mieli zrobić z tą fontanną, żeby już się tak nie rozlewała na boki. Więc tylko to, bardziej tak, więc wiesz, to jest takie tryskała. Pizzerskie po prostu, bo ta władza uwielbia właśnie pić na wodę fotomontaż. No i jeszcze to jajo pani Joanny Rajkowskiej, jajo drozda, takie 3 metry ma długości, tam ponad 2. Ale nie zepsuło się, ciągle wydaje dźwięki? Znaczy tam trzeba ucho przyłożyć, to tam coś tam telepie się i podobno ten drozd tam jakieś wydaje. Pani Rajkowska jest bardzo sprytną bizneswoman i artystką przy okazji, no bo same półprodukty na zrobienie tego jaja kosztowały 250, tam chyba 3000 złotych, i to jest fałszywa informacja, że tyle kosztowała ta rzeźba, to wielkie dzieło pani Rajkowskiej, tej co to palmę zrobiła na lądzie de Gaulle'a, ale przecież trzeba było jej jeszcze przynajmniej równowartość tego zapłacić za sam pomysł, to za realizację. To jest absolutnie wielkie dzieło, tylko my po prostu nie doceniamy jego artyzmu, ale docenimy za to artyzm parodii Tobiasza Bochańskiego, który postanowił sparodiować sobie Rafała Trzaskowskiego i nieźle mu wyszło. Panie Tobiaszu, jak to możliwe, że jedzie pan na tren bez fotografa i kamery? Również jak wyglądam przez okno, to nie widzę, żeby światło. No trolling świetny, bo tych dużych tomów tyle, bo pan Trzaskowski ostatnio czytał w Metrze, zawsze znaczy czyta, nie ostatnio, w 2018, nie, ale, przy kolejnych kampaniach. Ale parę dni temu pokazał się z grubym tomiszczem Dune, cała trylogia Dune Franka Herberta, po angielsku, no bo przez światowiec, wchodzi do Metra i od razu czyta książkę. Tam wcześniej czytał coś innego, więc... To, że wchodzi do Metra i to, że czyta, to jeszcze pół biedy, ale że od razu są kamery, fotoreporterzy i wszyscy inni, jak żeby to uwiecznić, prawda? I za każdym razem, jak on czyta w tym Metrze, to jak zawsze ktoś jakoś akurat sfotografuje. No bo to inteligent jest, który się z regałem książek, no to pan Tobiasz Bochański go totalnie strolował, bo sobie wziął ileś tych tomów, położył na kolanach. Nie, to naprawdę. Tyle, ile mu się udało udźwignąć. No dobry, dobry trolling udany. Bardzo dobry taka trolling. Nasza wisienka na torcie, ale jeszcze, no pytanie, kogo strolował pan Józef Aciuk, bo mi się wydaje, że samego siebie strolował, dokładnie tak. Panie wiceministrze sprawiedliwości, co jak co, ale chyba pan rozróżnia władzę ustawodawczą od sądowniczej oraz wykonawczej. Jeśli nie, to już teraz zapraszam na korepetycje darmowe. Kto ma władzę wykonawczą w Polsce? Władzę wykonawczą? Sejm. Nie. O, no patrzcie. Ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. No tak, no to ustawodawczą ma Sejm. Ustawodawcza, tak dokładnie. A władzę wykonawczą, patrzy pan, prezydent. Tak, i kto jeszcze? Ha. No to mnie pan tutaj zastrzelił. Żeby to był raz. Potem jak poszedł pan Józef Aciuk do Radia Puls, to ciągle nie wiedział, kto ma jaką władzę, bo tak jak ktoś już sprawdził, ale zapomniał. Ale zobacz, jak to parę tygodni mu zajęło, żeby
tej właściwie jednozdaniowej prawdy się dowiedzieć i teraz już się zamienił w belfra, który poucza pozostałych. Ja współczuję tym wszystkim uczniom. Nie wiem, czy pan Józefaciuk jeszcze uczy, czy już stał się taki. Ale on nie tylko uczył, gorzej, że on był kiedyś dyrektorem jeszcze szkoły. To już no jest naprawdę całkiem niedobrze. Tak, całkiem niedobrze. Tak, i tam nie wiem, czy to jest prawda, ale pojawiły się takie dane w mediach społecznościowych, że tak, tam widziałam. Jego maturzyści to cienko zdawali te matury. No i właściwie możemy zrozumieć dlaczego. No łatwo jest to zrozumieć. Jeśli pani Barbara Nowacka szukała wzorcowych takich przykładów swojej edukacji i dla tych młodych ludzi na przyszłość, no to pan Józefaciuk się nadaje idealnie, ponieważ z wszystkim się kojarzy, tylko nie z wiedzą. No tak to rzeczywiście może wyglądać. Znaczy tak mogą wyglądać przyszli absolwenci szkół zreformowanych przez panią Nowacką. No ja mam nadzieję, że jeśli już pan Józefaciuk się nauczył, już wie, kto sprawuje władzę ustawodawczą, a kto wykonawczą w Polsce, no to już na długo mu to zostanie. Z wykonawczą może mieć problem. Bo dużo ośrodków ją ośrodki sprawuje. Nie, to jest prezydent, premier, no, samorządy, także to jest. A to już tak całkiem głęboko sięgasz, tak, na poziomie centralnym. Sporo, tak. Także to mu się pomiesza wszystko, ale człowiek z taką z lekkością przechodzi nad własną ignorancją. To jest świetne. No i sam się troluje. Nie, w zasadzie to gratulujemy poczucia humoru, ale skoro o tych ministrach edukacji mówimy i o tym, co jak będzie wyglądała szkoła po tych reformach, no to posłuchajmy pani Katarzyny Lubnauer. Czy syzyfowe prace znikną z listy lektur? To by było. Szczerze mówiąc, nie pamiętam wszystkich całej listy lektur. A właśnie to jest ta Jana różnica. Pawła II? Nie mam wątpliwości, że homilie to była lekka przesada, jeśli chodzi o to, czego uczymy dzieci, bo nie, jednak my nie wszyscy Kiski wysyłamy do seminarium. Mam takie wrażenie. Nie jest zadaniem polskiej szkoły, żeby wszystkie dzieci przygotować do tego, żeby mogły pójść do seminarium. Te, które się tym zainteresują, niewątpliwie mogą homilie czytać na lekcjach religii. Ja tylko nie wiem, czy pani Lubnauer wie, że w szkole czytano nie homilię, encykliki. Tak zresztą brzmiało pytanie. A pani Lubnauer. Niekoniecznie. Znaczy niekoniecznie to wie. Niekoniecznie to wie i w ogóle rozróżnia. I niekoniecznie czym zna się jedno od drugiego różni. Tak się właśnie obawiałam. Tak się właśnie obawiałam. Encykliki Jana Pawła II przy okazji mocno konsultowane z kardynałem Ratzingerem, późniejszym Benedyktem XVI, to one zawierają no, bardzo głębokie, często prawdy filozoficzne i teologiczne. Ja tylko przypomnę pani Lubnauer, bo może tego nie wiedzieć, a raczej na pewno tego nie zna, że Karol Wojtyła był uznanym filozofem, profesorem filozofii, który zajmował się między innymi fenomenologią, Schellerem. Nie przytłaczaj pani Lubnauer wiedzą. Jego prace naukowe są naprawdę na poziomie, a pani Lubnauer, no to takie. Pani Lubnauer takie wiedzę kastruje, więc ty jej wiedzą nie przytłaczaj tutaj. Niech tam ona sobie czyta homilię, jak sobie chce czytać. Ale mogłaby homilię mieć jakiś szacunek dla osiągnięć ludzi. Encykliki są mądrymi tekstami, teksty filozoficzne Karola Wojtyły są mądrymi tekstami. Nie trzeba tu się wygłupiać. Po prostu. A pan Kołodziejczak mógłby mieć szacunek do rolników i wyjść do nich na tych protestach, a nie wyszedł. Panie ministrze, dlaczego pan do rolników nie wyszedł? Co? Panie Kołodziejczak. Drogi ministrze Michale, rolnicy czekali, a pan ich olał. No jak to tak? No Michał, czemu do rolników nie wyszedłeś? Powiedz. Taki wierszyk mi się przypomina, szedł Grześ przez wieś i tak sobie worek tam czegoś niesie piachu i się za Grzesiem sypie, bo dziura tak. Nie, ale to troszeczkę wyglądało. Ale czy ty zauważyłeś, jakie buty miał pan Kołodziejczak do tego garnituru?
takie coś jasnego. Sportowe buty coś, do takiego dość jasnego. Eleganckiego natomiast garnituru. Zauważyłem tę sztuczkę, którą wielu polityków stosuje, kiedy natręt z pytaniami się do nich zwraca, to mają telefon przy uchu i pilnie z nikim nie rozmawiają. Mam pilny telefon albo właśnie spieszę się na komisję. Akurat chyba pan Kołodziejczak na salę plenarną wchodził, więc nie na komisję. I taki był zaaferowany tym nieistniejącym rozmówcą po drugiej stronie. Ale styluwa, no muszę powiedzieć, do garnituru takie sportowe buty. No może, nie wiem, może tak ministrowie tak się może ubierają. Wyluzowany. Tak. Życzymy państwu dobrej nocy. Ja zapraszam na jutro, a na miejscu Stanisława usiądzie Krzysztof Fezet. Dobranoc.